Koniec z pomocnikami. Przeze mnie koniec z rudą kitką i pancernikiem. Monarcha jest silniejszy niż kiedykolwiek. Nie twoja wina, Marinette. Właśnie moja. Wszystko dlatego, że pomyliłam Feliksa za Adrienem. Możesz w to uwierzyć? Jasne, że tak. Felix podszywał się pod Adriena. Każdy by się na to nabrał. Nie ja. Niby jestem w nim zakochana, a chyba nawet go nie znam. Pewnie, że go znasz. Pomyśl, jak wiele was łączy. Trenowaliście granie na komputerze i to w tym pokoju. Nosił twoje kreacje. Chodziliście razem do kina i pocałowałaś go w Muzeum Grevę. Chociaż myślałaś, że to figura woskowa. O nie! Ja naprawdę to zrobiłam? Widzisz? Czyli moja miłość jest ślepa. Nie odróżniam prawdziwego Adriena od figury woskowej. Taka jestem, dlatego popełniłam błąd. Straciłam Miracula oraz Kwami. Już jedno odzyskałaś i pozostałe też odzyskasz. Muszę się skupić na walce z monarchą. Nie mogę myśleć o miłości do Adriena. I tak na niego nie zasługuję. Koniec z pokrętnymi planami zdobycia go. Nie mogę popełnić już więcej błędów. Hello? Pragnę przypomnieć, że już się próbowałaś odkochać. Ale tym razem zrobię to jak należy. Stawką jest bezpieczeństwo Paryża. Mm-hmm. Mam być strażniczką Mirakulów i tylko to się liczy. Proszę, proszę, proszę. Dzwoni ten, którego nie kochasz. Masz zamiar odebrać? Nie, nie, nie. Ja go nie znam. Nie odbieram telefonów od nieznajomych. Tu sekretarka Marinette Dupin-Cheng. Kto dzwoni? Alia? Powiedz, że mnie tu nie ma. Marinette każe mi powiedzieć, że jej nie ma, co jest dość żenujące. O, straszna szkoda. Jak wróci, przekaż jej, że tata pozwolił mi zrezygnować z modelingu. Co? Zamierzasz porzucić modeling? A to ci nowina. Porozmawiałeś szczerze z tatą? Moje gratulacje! Marinette, wróciłaś? Tak, wyszłam, ale już wróciłam. Czasami tak robię. Jestem dobra w chodzeniu tam i z powrotem. Muszę ci coś powiedzieć. Odkąd chodzę do szkoły, wiele w moim życiu się wydarzyło. Nadal sporo rzeczy nie łapię, ale jedno wiem na pewno. Moje życie bez ciebie byłoby całkiem inne. Zawsze mnie wspierałaś. W ciężkich chwilach dawałaś mi dobre rady. Jesteś wyjątkowa. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jest za co. Pamiętaj, że jesteś dla mnie bardzo ważna. I mam nadzieję, że kiedyś będę mógł ci się za to wszystko odwdzięczyć. Bardzo mi miło. Do zobaczenia jutro. Słodkich snów, Marinette. Pa. Tak jest, nareszcie odwzajemnia twoją miłość, widzisz? Jednak się znacie. Co? To wcale nie tak. To mój kumpel i tyle. Ktoś, kogo w miarę znam, ale bez przesady. Chyba sobie żartujesz! Marinette jest taka wyjątkowa. Jak znowu powiesz z tym głupim uśmieszkiem na twarzy, że to tylko koleżanka, to będzie oszustwo na miarę krowiego oscypka.